Witajcie moi drodzy, dzisiejszy temat lekcji, co to są jednomiany. Ja tutaj pod spodem wypisałam kilka takich jednomianów. Jednomianami nazywamy takie pojedyncze liczby, bądź litery, bądź iloczyny licz i liter. Więc tutaj słuchajcie, te wszystkie, co są tutaj, nazywamy jednomianami. To są jednomiany. I teraz, co z tymi jednomianami, słuchajcie, o co tych jednomianów musicie wiedzieć? Słuchajcie, jednomiany trzeba porządkować. One, jak widzicie tutaj na górze, są w taki, tak dosyć uporządkowane. Zaraz Wam pokażę dlaczego, w porównaniu do tych z pierwszego zadania. No bo tutaj te literki są rozsypane, liczby są rozsypane, tak samo jak tutaj poniżej. Więc, żeby je uporządkować, to trzeba, słuchajcie, zapamiętać taką zasadę, że porządkujemy, tutaj sobie napiszemy ściągę, porządkowanie jednomianu, i ono się odbywa tak. Najpierw, słuchajcie, jest znak, później jest liczba, ale to w sensie takim 1, 2, 3 i tak dalej, czyli liczby po prostu, czynnik taki liczbowy. I na samym końcu, moi drodzy, mamy literki. Tak możemy powiedzieć, że to są literki. I teraz tak, spróbujmy sobie w takim razie z tym zadanie numer 1 pod punktem A. No to widzimy, że 2 i 3 będzie z przodu. A czy mamy jakiś, słuchajcie, jakiś znak? No mamy oczywiście plus, no bo tutaj żadnego minusa nie widzimy, że więc plus będzie z przodu, ale my go nie piszemy. Więc ja sobie napiszę, że to jest 2 razy 3. I teraz bardzo ważna rzecz. Literki, słuchajcie, muszą być w kolejności alfabetycznej. Czyli ja piszę sobie tutaj razy A, razy X, czyli mam 6AX. Mogę to, słuchajcie, napisać krócej, tak jak mówiłam wcześniej, że tutaj jak mamy 6 i X, to możemy zapisać jako 6X na przykład. Tak możemy to zapisywać. Teraz ten drugi przykład. Znak oczywiście minus. Potem liczba mamy tylko piątkę. No i teraz sobie ustawię x razy y w kolejności alfabetycznej. No ale ten x razy x mogę zapisać jako x kwadrat y, czyli to jest nasza kolejność. No i teraz tak, podpunkt C, 1 minus 2, 3, nieparzysta ilość minusów, czyli minus z przodu. I tutaj sobie przepisuję dalej x razy x, kolejność alfabetyczna, razy y, no i po przemnożeniu x kwadrat razy y kwadrat. Mogę oczywiście ten znak mnożenia ukryć i zapisać sobie, że to jest minus x kwadrat y kwadrat. No i zostaje nam jeszcze jeden przykład, jeszcze dwa przykładziki. Znowu określamy najpierw znak. Mamy minus i minus, czyli parzysta liczba minusów zamienia nam się na plus. Zapisujemy liczby z przodu. 6 razy 0,2, czyli 0,2, razy 5 i razy x. Znaki nam, minusy nam zniknęły. I teraz przemnażam sobie 6 razy inaczej 0,2 razy 5 razy x. Mogę wyskracać i tam będę miała tak. Najpierw sobie poskracam tu, że tu jest 1, tu jest 2. I mogę sobie wyskracać jeszcze raz. Czyli będę miała 1 i 3. I po przemnożeniu 3 razy 2 razy 1 to jest 6x. Dobrze, i słuchajcie, przechodzimy do tego ostatniego, najbardziej skomplikowanego. No to ustalamy znak. Jest 1 minus, więc na pewno mamy minus. Teraz zapisujemy liczby 2 i 1, 2. Kolejność alfabetyczna mk, czyli najpierw piszemy m, drugie m, k kwadrat i razy k. To słuchajcie, nam się z przodu będzie ładnie skracać, czyli tu mamy jedynkę i tu mamy jedynkę, zostaje nam minus, no bo nie piszemy już tej jedynki niepotrzebnie.
m kwadrat, m razy m to m kwadrat, razy k do potęgi trzeciej, czyli minus m kwadrat k do potęgi trzeciej. I w taki sposób porządkujemy jednomiany. Macie zapamiętać, że najpierw piszecie znak, potem liczbę, literki w kolejności alfabetycznej i oczywiście przemnożone tak, żeby były w potencji. Przejdźmy do zadania numer 2. Odczytaj współczynniki jednomianów. I słuchajcie, mi chodzi dokładniej o współczynniki takie, które stoją z przodu, czyli tu będzie, słuchajcie, łatwo powiedzieć. Tutaj w tym pierwszym będzie, słuchajcie, współczynnik jednomianu, to będzie 2. W drugim, no to widać od razu, że to jest 1 trzecia. Natomiast problemy pojawiają się dopiero wtedy, kiedy uczeń widzi takie tutaj, x do kwadratu. No to patrzcie, przecież x do kwadratu możemy zapisać w taki sposób, więc naszym współczynnikiem w tym wypadku będzie 1. Tutaj znów mamy sytuację, że możemy napisać, że to jest minus 1 razy x, czyli naszym współczynnikiem jest minus 1. Tak samo w tym przypadku możemy to zapisać jako 1 razy a, b, c, czyli współczynnikiem jest 1, a jeżeli, słuchajcie, mamy tylko liczbę, to ta liczba jest jednocześnie współczynnikiem, więc tu naszym współczynnikiem jest minus 20. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.